Postanowiłem zmienić malowanie modelu na okazjonalne, wzorowane na Spitfire'ach Jana Zumbacha. Malowanie Zumbacha opracowałem przy użyciu programu Paint. Następnie wydrukowałem je na zwykłym papierze i na samolot przykleiłem przy pomocy kleju polimerowego, który posłużył również za zewnętrzną warstwę ochronną. Dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne zostały zamalowane, markując naprawki bojowe i otarcia lakieru. Efekt końcowy. Czas na pierwszy lot inauguracyjny z nowym malowaniem. Zaczynam od sprawdzenia wychyleń powierzchni sterowej. Wszystko ok. Start. Podwozie w górę. Trochę wieje, ale nie ma tragedii. Model bardzo ładnie się prezentuje. Beczka. Bliski przelot. Beczka. Przygotowuję się do kolejnego bliskiego przelotu. Pętla. Samolot pięknie błyszczy w słońcu. Czas na przelot z wysuniętymi klapami i podwoziem. Wiatr rzuca modelem. Trzeba więc uważać przy małej prędkości. Chowam podwozie i klapy.
Korkociąg, tak na osłodę. I beczka zwycięstwa. I jeszcze niski przelot. Czas lądować. Redukcja mocy. Podwozie w dół. Klapy. Samolot na prostej do lądowania. Lądowanie na 2 punkty. Obejrzyjmy jeszcze model w zwolnionym tempie. Dziękuję.